Długo będziecie jeszcze tak kręcili tymi głowami? Chłopaki, co wy robicie do cholery? Witajcie z powrotem w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy! Professor Layton and the Curious Village! Do dzisiejszego odcinka się trochę przygotowałem, bo czekają nas zagadki, których nie za bardzo... długo bym potrzebował i nie wiem za bardzo jak je wytłumaczyć, dlatego podam wam po prostu... odpowiedź i będzie dobrze, będziecie wiedzieli jak. No dobrze. To powiedziałbym, że wracamy tutaj na tą ulicę. Musimy iść na lewo. Tutaj jeszcze w ogóle nie byliśmy. Co to za kobieta? Cholera jasna, co tu się dzieje? Kto to jest? To facet. Poli. chyba coś mu nadepnęło na... chyba stał lewą nogą. No tak. Cholera, tego już za wiele! Zaraz eksploduje! Jak balon wodny, wypełniony złością! Co? Pytasz się, dlaczego jestem taki zły? Jest nas trzech w mieście! I siebie nie cierpimy! To takie wkurzające, zawsze na siebie trafiamy! Ale zain misterii jest takie małe! Marzy mi się sposób na to, byśmy nie trafiali na siebie! W drodze do pracy. Czekaj ty, wyglądasz jakbyś miał głowę na karku. Może coś wymyślisz? Nie, no właśnie. Czytam najpierw cały dialog z postacią, a dopiero później klikam. Musimy teraz wymyślić drogę dla tych... Musimy wymyślić drogę dla mieszkańców. Znaczy, dla tych ludzi tutaj, żeby się nie spotkali w drodze do pracy. Jest ich czterech, miało być trzech, ale jest niby czterech. Po pierwsze... Najłatwiejsze jest to. A co do reszty, to B. Później zacząć od C. Pup, 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 pup. Pup, pup. Nie, 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 nie. Tu. C. A teraz A. Czyżby mi się pomyliło? Tak, pomyliło mi się. B musi być tak. A D ma być tutaj. Dzięki temu... A, może w ten sposób dostać się. Yeah! To jest fajna zagadka, szczerze powiedziawszy. Do niej nie musiałem się przygotowywać, ale do niektórych innych, takich... No, do jednej z liczbami, powiedzmy tak. I nie chcę mi się jej za bardzo też tłumaczyć, więc... tam po prostu podam wam liczby, żebyście wiedzieli jak przejść. O, to taki cudowny, jesteś mądrzejszy niż wyglądasz. Co? O tak, dam ci wskazówkę. Widziałem tego starego potwora, głodny... Na głównym placu, widziałem tego, tego starego potwora na głównym placu. Ale dam ci dobrą radę, trzymaj się od tego... od niego z daleka! No, proszę. Pa, pa, paj. A dostaliśmy kolejny rupieć, świetnie. I z nim możemy od razu znowu gadać, bo on znowu jest zły. Nie wiem, co myśleć, co z nim jest nie tak, ale... no, ma jakieś swoje własne problemy. Ale z nim już nie będę gadał. Po co? Chyba gada nawet to samo. Teraz znowu jakaś zagadka. A, on się teraz ściekał, że nie można sobie poradzić z zagadką. Okej. To jest fajna zagadka. Mianowicie, koleś ten tutaj... O! Nie. Nie, 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 nie. Tu. Tu. Ten? No. No jest dobrze. W każdym razie... koleś musi zażyć 10 pigułek i chce je politerować. Znaczy chce je w kolejności odpowiedniej usegregować, bo każde jest nieco silniejsze i tak dalej. Powinien to jakoś inaczej sobie posegregować, którą najpierw, którą pod koniec. Więc ile z tych tabletek musiałby opisać? W sumie ma 10. Pierwszą zażywa pierwszego dnia, więc nie musi. I ostatnią też nie musi. Ostatni też nie musi, bo
jak będzie niezaznaczona, to będzie wiadomo, że to jest to ostatnia. Czyli 8. To jest taka mała łamigłówka. Jest fajne. Jej! Muszę powiedzieć, że od tego złośliwca tutaj, od tego wkurzającego się kolesia, od tego Rage Mode'a, dostaje się fajne zagadki, przynajmniej te dwie tutaj. Jej, 2, 3, 4. No świetnie. Tak, tak, super. Jesteś zarąbisty, tak, jestem, kocham cię, dokładnie. Tak przy okazji, dostaliśmy 2 nowe gizma, zobaczmy sobie te rupiecie. Co tam nasz piesek dostał teraz? Aha. Aha. I co to, to wyglądało jak toster, a to jego tutaj łapka. Nieźle. Coś do obrazu też dostaliśmy? Tak, nowy kawałek obrazu, ale to później. Później. Po co teraz? Kiedy będziemy mieli jeszcze więcej? Kiedy wszystkie kawałki będziemy mieli, a niedługo dostaniemy też 4. Ej babcia, co tam u ciebie? Bardzo mi przykro, madam, ale widziała pani tutaj białego kota, który przebiegał obok? Biały kot? O tak, pobiegł tam w kierunku parku. I czy mogę zapytać, co chcesz z nim zrobić, go znajdziesz? Chcemy go przenieść z powrotem do Lady Dali. To jest jej kot i uciekł, no. I tak dalej. Chcesz złapać tego kota gołymi rękami? Chcesz złapać tego kota gołymi rękami? O, dobry Boże. Na niebo, na niebiosa. To trochę naiwne, nie uważasz? Posłuchaj. Koty uwielbiają, ości. Powinieneś spróbować ją, tak jakby przygarnąć, tak jakby ją skusić, tak, no, na przynętę wziąć. Jedzeniem. Jakieś sugestie? No mam tutaj ości, tak, dostaniesz je, bla 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 bla. Trochę to omijam, wybaczcie, ale... No wiecie. O, to jest fajna zagadka. Tą zagadkę znam z trailera. No, w sumie w tym let's play'u chciałbym wam przedstawić główną fabułę. Co prawda parę rozmówek też, ale nie każdą rozmowę z tym... Nie każdą nudną rozmowę z tymi mieszkańcami. Główną fabułę oraz te zagadki, te fajne zagadki. Dobra, to... spróbujmy. Z tego co pamiętam, potrzeba 3 linii, żeby tutaj... Żeby tą... Żeby oddzielić, powiedzmy tak, musimy oddzielić... musimy oddzielić te świnki, żeby każda była w osobnej zagrodzie, tak jakby. Więc coś takiego, czekajcie, tu nie mogę dwóch na ten sam, nie? Mogę. Ale to nie ma sensu, czekaj. Co powiesz... W ten sposób. Nie, ta jest przekręcona, ta jest tak jakby... Nie, wyeliminowana. Spróbuję jeszcze raz, ten tu... Tutaj... To... Tutaj... O, teraz lepiej. I to tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Świnie! Świnie! Lubię świnie! Świnie to moje ulubione zwierzęta. Dobrze zrobiłem? Jej! Było pewnie jeszcze więcej możliwości, ale to jest ta... Chyba najbardziej... Oczywista. Kurczę, prawie pentagram się zrobił. O mój Boże! Xardas! No, no, no. Proszę bardzo, życzę ci szczęścia, tutaj masz osi. Dziękuję, babciu. A ta co? Się pojawiła nagle. Tihihi. Kiedy ten facet się złości, jego twarz zamienia się, robi się czerwona. Jego twarz robi się czerwony, jak ziemniak, tylko jak ten, pominor. Ha, wygląda tak głupio. O, jesteś głupia, ty? Nie lubię takich jak ty. Ej! Ty, karczmarzu! Podaj wórki! Nie bądź taki niemiły, chłopcze! Tfu, co? Nie. A jesteście tu nowi, prawda? Jeśli chcecie coś ciepłego do jedzenia albo filiżankę herbaty, to dobrze trafiliście. Dziwne, że tu nikogo nie ma, skoro tu tak dobrze. Oj, Luke, ty mały chamie. Nie bądź taki niemiły, chłopcze.
Tak to w restauracjach bywa. Raz jest pełno, raz jest pusto. Nie może być, że zawsze pełno, że zawsze pora obiadowa. Znaczy nie ma zawsze pory obiadowej. Pory obiadowej. Gdyby tak było, nigdy bym nie nadążył z gotowaniem. Przy okazji mam mały problem. Chcę podzielić sok na dwie takie same porcje, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej miarki. Ciekawe, czy uda mi się go nie mogę znaleźć odpowiedniej marki, bla bla bla. Czy uda mi się przy pomocy tego pizza, kurde? Przy pomocy tego 5 i 3 kwadratowego dzwanu, który znalazłem. Czy ciekawe, czy to mi pomoże? Dobrze. Przemyślane, dzięki, dobre, bla 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 bla. Cholera, jasna. Dialogi są takie głupie, takie płaskie, tak. No czy. Czasem tak bywa. No, taka typowa. To jest taka typowa zagadka. Mianowicie podzielić na dwie takie same porcje sok albo coś takiego. Wygląda to tak. Ne. Mhm. Czekajcie. Mamy podzielić sok na dwie takie same części, czyli mamy 8, czyli na 4. Jesteś geniuszem, Geralt, jesteś dobry, jesteś mega zajebisty. Tak. Jasne. Bo uwierzę. Oho. Oho. A zróbmy tak. Mi. Na piątkę to jest 5. Fuck you. Jeszcze raz, od nowa. Raz. Dwa. Nie. 6. 2. 3. Fiu. To głupota, co ja tu robię. Raz, dwa. Cholera jasna, co ja robię. Restart. D. Tu. Proszę. Tu. 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 I znowu piątka. Co ja robię? Mamo. Piątka. Trójka. A nie radzę sobie z tym. To było, miało być takie łatwe. Nie. Trochę popróbować. 5. 3. Tu będzie 5. Tu będą 3. Tu będą 3. To są teraz 3. Tu będą 3. Tu będą 2. Jestem debilem. Poradzić sobie nie mogę, bo wódkę nie piąłem. Dobra, spokojnie. Ktoś mi może pomóc? Pomocy! To jakie łatwe jest. Myślałem, że to będzie takie łatwe. I to jest łatwe, cholera jasna, ale myśleć. Jeszcze raz. Bo zawsze chodzi na to samo. Tu. Myśleć. Zawsze chodzi na to samo, więc powinno u mnie też wyjść tak samo, co? Okej, popatrzmy. Mamy tutaj piątkę. Dajmy tutaj trójeczkę. Potem tutaj szósteczkę. Nie mieliśmy to prawie, czekaj. Tutaj trójeczka. Tu trójeczka. Tu dwójeczka. Tu piąteczka? Nie. What's going on? Jak to zrobić? Pomocy. Nie mogę sobie poradzić.
No znowu 3, jak tutaj dam. Nic z tego. I co teraz? Co teraz? 9 ruchów mam. Debilem jestem. Mam 3. Byłem na wygranej drodze. No super. Udało się. Ojej. Nie wierzę, w co się tutaj dzieje. No, udało ci się, świetnie. No mój Boże. Jeszcze parę takich zagadek będzie u niego tutaj. A, kolejny rupieć, świetnie. A ty co masz takiego do zaoferowania, mały? Pokazuję w zęby i się szczerzysz, jakbyś był flik. O, flik. Słyszałem, że zajmujecie się zagadkami. Mogę powiedzieć, że to oczywiste, że zainteresujecie się tymi monetami. Czujecie to, prawda? Macie rację, jest w nich ukryta zagadka. Popatrzcie. Ukryta zagadka? Niby jaka? Aha. A! Ha! To jest strasznie łatwe. Mam obrócić teraz to... Ten trójkąt w trójkąt taki inny trochę. No właśnie, robimy to tak. Tak. Tutaj, znaczy się tu. Tu. I tu. I pup. No i proszę. I po ptokach. 3 ruchy tylko, no nie. Kto by się spodziewał, że to takie łatwe będzie. Jej! Dajcie mi coś trudniejszego, albo nie, zostawcie. Tak jest idealnie. To widzowie myślą, że coś potrafię w zagadkach. Jak pierwszy raz przechodziłem tą grę, to miałem takie trudności cholerne. A tutaj co jakiś czas dostajemy gizmo, ale i tak potrzebujemy dużo tych przedmiotów, więc jak tam budowle? Dostałem 2 teraz. Aha, ale to takie małe. Jeszcze będę potrzebował strasznie długo. Jeszcze jakiś toster na głowę i co tam jeszcze? Jakąś antenę, którą wsadzę mu w tyłek. Zobaczymy. Monet nie zbieram, zauważyłem. Pup. Są to jakieś monetki. Tu jest jedna. W oknie pewnie będzie gdzieś jedna. Tu jest jedna. Tu. Patrzcie, tam jest. Tam wesołe miasteczko, że co to ma być. Tam też jeszcze pójdziemy, ale na razie tam. Ta część miasta jest zamknięta. Miasta? Wioski. A mały. Tutaj jest ukryta zagadka, tak przy okazji. I to jest ta zagadka, o której mówiłem na początku, że się do niej przygotowałem. Ukryta zagadka. I w ogóle nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, dlatego nie potrafię jej też wytłumaczyć. Powiem wam po prostu, że odpowiedzią jest 59. W ogóle nie rozumiem kontekstu tej zagadki, dlatego zrobię to w ten sposób. Jej, 705! Dobrze, szkoda, że nie 720, byśmy mieli HD. 59 minut. Nie rozumiem tego, o co tutaj chodzi. Ale za to wspaniała robota. No, zobaczcie, tam coś jest w środku. Dobry chłopcze, co tu jest? Takiego, no opatrz, czy to nie jest... Tak, dokładnie to jest kawałek mapy. Zdjęcia, obrazu. A teraz Klaudia. Chodź tu. Profesorze, tutaj jest! Szybko, użyj ości. Tutaj Klaudia, chodź. Dobra dziewczynka, chodź. Miau. Miau. Udało się, profesorze! Przychodzi do nas! Wspaniała robota. No to teraz wracamy do dworu Reinholdów. Reinhold to takie niemieckie imię. Miau. O, jaki puszysty, gruby kot. Rozdział 2 zakończony! Yeah. Teraz się zacznie 3 rozdział, czyli ten naprawdę mocny, przepełniony energią i super innymi rzeczami. No. Po sukcesie w łapaniu Claudii, profesor Layton i Luke wrócili do dworu Reinholdów. Hmm.
Jak tam, dobrze się bawiłeś podczas śledztwa w Saint Mister? Bla 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 bla, nadal trwa. Jeżeli coś przegapiłeś, jakieś zagadki, to zawsze je możesz znaleźć tutaj. W domu zagadek, nie martw się, bla 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 bla, zawsze to samo. Standardowy. Zapierdziel. I powiedział młodzieży, że jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja tutaj zakończę odcinek i mogę wam obiecać, że w następnym będzie ciekawie. W następnym odcinku akcja się zacznie. O tak. Na razie, cześć.